Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym regeneracja, wymiana felgi u Pitbike Ridera. Więc zapraszam na film. No niestety nie nagraliśmy nic z Pitbike Riderem. Sprawy spoza odcinka, które was na pewno by nie interesowały, albo mogłyby was zainteresować, ale to są takie za kulis. Pitbike Rider pojechał, zostawił mi tutaj felgi, dętkę. Będziemy wyciągać piłeczki, zobaczymy w jakim one są tam w stanie. Tą felgę zdezelowaną. Zdezelowaną felgę wreszcie wymienimy, żeby mógł na spokojnie jeździć. Ona jest wykrzywiona teoretycznie, tylko z tej jednej strony tak walnięta jest. Mocniej, w tym miejscu. Jest tak mocniej walnięta. Ale można powiedzieć, że ona głównie była uszkodzona dlatego, że Pitbike Rider zakładał to dwumetrowymi breszkami. Oczywiście trochę ubarwiłem, ale naprawdę dużymi breszkami, którymi się zakładało dawniej. Opony do traktora, takie, nie wiem ile mają, z 50 cm. Takimi breszkami zakładał, dlatego wygiął felgę. Ale jak już ją wygiął, no to potem niedużo trzeba było, żeby się, bo szprychy już nie są naszpanowane odpowiednio i na czepaczce się pogięła bardziej. Na stole mamy Nuvencję felgę. Od razu zobaczycie, to jest felga od MRF-a 14, więc zobaczycie, że do gangusa wcale nie potrzeba felgi typowo do gangusa. Dużo części pasuje od na przykład MRF-a albo innych pitbike'ów. Ośka jest taka sama, jak mierzyłem submiarką, którą gdzieś zapodziałem. Ja wiecie, tak nie wiadomo jak dokładnie, ale 15 jest, ale też będzie 15. Oczywiście będziemy musieli tutaj wywiercić dziurę na trzymaka dodatkowo. Tu możecie, macie przykład, dlaczego wam się szprychy popuszczają na początku, bo one są naszpanowane wszystkie. Ale widzicie, na przykład w tym miejscu ta szprycha idealnie nie dochodzi tutaj, jest lekko po skosie, niektóre są lekko po skosie, po prostu jak się jedzie, to one tutaj potem się, te gniazda i to wszystko ładnie dolegają równo, no i szprycha się luzuje. Tak samo to działa w drugą stronę, w tych gniazdach, więc no, gniazda są, nie są idealnie wytłoczone i na przykład pojeździcie chwilę, te gniazda tam się szprycha, nypelek układają się w swoich miejscach, no i się przez to nam szprycha luzuje. No, no nie ukrywajmy, no nie jest tu precyzja, nie wiadomo jakiej dużej dokładności, więc dlatego tak się dzieje, że się te szprychy luzują zaraz na przykład po zakupie. No trzeba pilnować, podociągać te szprychy co jakiś czas. Parę razy trzeba je podciągnąć, a potem już mamy problem z głowy, jak się szprychy ułożą na swoim miejscu. Ja na przykład od razu wam mówię, w gangusie szprychy podciągałem, pojeździłem trochę, na początku było ok, pojeździłem trochę, ułożyły się i musiałem pociągnąć. Za niedługo pewnie będę musiał pociągnąć jeszcze raz. No i dobra, rozbieramy, ściągamy zębatkę, ściągamy od razu, żeby nie było. Przepraszam od razu, jakby czasami kamerka drgała, ale statyw mam na stole, więc dowalone te śruby mocno na kleju widzę. Nie ma lelum po lelum. Tutaj mniej kleju było na tamty. Dowalone śrubeczki. Mam nadzieję, że opona ocalała. Nic się nie uszkodziło. Śrubki wykręcę. Zabezpieczenia odbezpieczone. Jak coś, to poza kamerką było robione. Poza odcinkiem, można tak powiedzieć. Łożysko na piaście jest w stanie idealnym od tego szczelania ze sprzęgła. Nie zrobił się na razie żaden luz. Więc jest git. Jeszcze porównę, bo tak kurde, wzrokowo. No. Tak jak myślałem. Ta piasta od gangusa jest wyższej jakości od
tej z MRF-a. Powierzchnia jest idealnie równa, a w tej feldze to nie jest za idealnie równa, to będę musiał pilnikiem przejechać i zanim przykręcę zębatkę to podrównać. No nie, tak wygląda, jakby było w lepszej jakości. Rant tutaj, co jest na zębatkę, zaraz wam pokażę, może zaraz będziecie mówić, że ja hejtuję, hejtuję albo coś, to wam to pokażę. Jak mówiłem, że pokażę, no to pokażę. No wygląda na lepszej jakości ta od Gangusa. Zobaczcie sobie tutaj na grubość tego rantu. I tutaj powierzchnia pod zębatką i powierzchnia przy piaście. Wygląda to naprawdę tak solidnie i dobrej jakości odlew, tak mogę tylko powiedzieć. A tu cieńsze to jest, ta ścianka jest cieńsza. Tutaj widać takie takie nierówności. Tutaj tak samo możecie sobie zobaczyć taki nierówny odlew. To nie jest farba, bo zaraz będziecie mówić, że farba, ale to nie jest farba. Jest to takie zadziory wszędzie, tu jest nierówno. Nie jest po prostu równa powierzchnia, tak wam powiem. Tutaj wygląda, jakby to było maszynowo obrabiane, chociaż mogę się mylić. Ej, dobra, ściągamy teraz tarczę. Będzie problem. Będzie problem. No nie. Będzie problem z odkręceniem tego. Dobra, chwilka przerwy, może coś wymyślę. No i puściła śrubka. Ale to dopiero pierwsza. Jeszcze trzy. Dobra. Co ja tutaj zrobiłem? Zaraz będą komentarze. Palnik! Palnik! No niestety, no nie można tego palnikiem potraktować. To niektórzy powiedzą pewnie, że nic się nie stanie, ale na logikę, kurde, jak zaczniemy tu grzać, to nie jest zwykły kawałek złomu ta tarcza. Powiem wam szczerze, jak zaczniemy tutaj grzać palnikiem, może nam się ta tarcza pokrzywić po tym. Więc ja mam takie przeczucia, że się może ta tarcza pokrzywić. Dlatego nie chcę używać palnika do tego. Ja do tego używam... opalarki! Nie, no i... no i będę podgrzewał opalarku. Dobrze grzeję tutaj śrubkę. To nie jest taka temperatura jak palnikiem. Trochę dłużej to trwa. Ale wystarczająco się podgrzewa na tyle, że widzę, że no puszcza ta śruba, ten klej, co tam jest zastosowany, no to puszcza. Dobra, grzeję resztę i odkręcam. No i dobra, mamy tarczę ściągniętą. A dobra, no to ściągamy. Kurde, dziada. Jak coś, to ja tu jeszcze obadam ten temat, bo nie nagrało się to, ale nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, bo nie wiem, z czego jest ta piasta zrobiona. Wygląda, jakby była z twardszego materiału. Ale czy to jest aluminium, czy nie jest aluminium, no nie jestem w stanie powiedzieć. Albo jest jakiś lepszy stop aluminium. Nie wiem. Zobaczymy. Potestujemy, zobaczymy. Jak się będzie to zużywać w moim feedbike'u? Aha, nie ściągnę tak. Nie ściągnę tak. Muszę zacząć od tej strony. Wiem reszki, żeby jeszcze trzymaka nie zniszczyć dodatkowo. Będzie ciężki temat, widzę. Będę tu chyba książkę pisał. Ale jak pójdzie, jak zacznę dobrze, to powinno już to iść. Nie wiem, zobaczymy. Nie chcę zniszczyć tej felgi. To znaczy felgi, kurde. Felgę mogę zniszczyć, ale nie chcę zniszczyć opony. Bo chcę jeszcze ją wykorzystać. Tak wam szczerze powiem. Chyba, że zrobimy inaczej. Czekaj, zrobimy inaczej.
Nie mogę wbić. Wbić nawet nie mogę. Patrzcie, co tu się dzieje. Istny Armagedon. O ja pierdziele. No zobaczcie. Samo spadło wcześniej. Teraz się tak siedzi? Teraz się tak trzyma? Kurde, mam nadzieję, że się opona nie zniszczyła. Tylko o to chodzi teraz, w tej chwili. Już czuję te piłeczki. Namoknięte wodą. Opony będę musiał zostawić koło pieca, żeby wyschła. No czuję, że jest całe mokre w środku wszystko. A, wszystko jest mokre. Będzie problem. Jest stąd to wyciągać teraz. Ale będzie łatwiej przesunąć to w bok. Jak ja wyciągnę na drugą stronę, to mi to nic nie da. Pasowałoby powyciągać parę piłek. Ja tam łatwo było pewnie wsadzić. Ale to nawciskał mnie. Jasny wind. Pit by Grider, coś ty zrobił. Coś ty zrobił. Jak ja mam je wyciągnąć teraz stąd? Ojej. Ojej. Kurczę, no. Nie chce mi tam. Chyba na dwie łyżki jakoś. Czekaj. Spróbujemy na dwie łyżki. Jakoś sobie pomóc. Chodź do tatusia. Chodź do tatusia, chodź. Nie wstydź się tutaj, widzów. Pokaż się. Pokaż się, nie wstydź się. Jasny gwinda. Ale ona tu jest tu wepchnięta. To będzie chyba długa walka. Nie mam czym ją chycić. Trochę te piłki chyba za małe na tą oponę. Tak wam szczerze powiem. Z tego co widzę. Mam nadzieję, że widzicie. Prawie wyszła. Ale prawie. No i kurna. Wielka różnica. Pit by Grider je tu ładnie upchnął. W środku. Ups. Dupa. I co teraz? Co teraz będzie? Jak wyciągnę jedną, chociaż jedną. Jasny pierona. O. No jeszcze troszkę. Jest. Cała. Piłeczki są całe, ale z tego co widzę, nie mam gdzie powrzucać. Z tego co widzę, to tu nie jest problem z piłeczkami typowo, tylko z wielkością opony. Te piłeczki są za małe na tą oponę. Trzeba byłoby zrobić małą modyfikację. No pasuje w tym przynajmniej odcinku te piłki powyciągać. Muszę opatentować coś do tego. Pit by Grider, jak to oglądasz, coś ty mi tu dał do roboty. Ja sobie myślę, a pomogę ci, będzie łatwiej. Kurde, mi się wjebał w robotę. Kurde, jest! Mamy drugą. Jeszcze z 8, czy ile tam jest z nich. Dobra, to trzeba robić. Mamy kolejną. Czyli opatentowałem chyba dobrą technikę wyciągania. Musiałem dwie wyciągnąć i mi się nauczył. Nauczyłem się wyciągać piłeczki. I mamy kolejną. Już mnie palce bolą. To było łatwo włożyć do środka. I teraz jak to wyciągnąć? Ojej, palce połamie na tym. No ale jakoś to trzeba wyciągać, no. Chce się jeździć z Pit by Griderem na odcinku. To trzeba chłopakowi pomóc. I cyk kolejny.
A few moments later. No i dobra. Udało się po ciężkich mękach. Tak wygląda felga. Patrzyłem wagowo, mniej więcej jest tak samo. Po prostu jest lepszej jakości wykonanie piasty odlewu. Co do materiału, to zobaczymy, czy jest twardszy, czy nie. Jak skrobałem nożykiem, jest trochę twardszy niż od tego MRF-a, ale zobaczymy, czy się będzie wyrabiać piasta, czy się nie będzie wyrabiać piasta. Opona nie wygląda najlepiej. Oj, przepraszam. Opona nie wygląda najlepiej. Tu najbardziej mnie ten rant trochę denerwuje, się przyszczypał. Ale nie ma źle. Od środka nie wyszły nitki, więc źle nie jest. No niestety będę musiał poczekać noc całą, żeby tutaj tak fajnie się, o, trochę się pręty jeszcze pogiały w tym. Ale jak założę, to potem i napompuję, tam dowalę trochę barwa, no to się powinno to wszystko wyprostować. Tam są te piłeczki. Jakby felgę nie wykrzywił, może by to jeździło. Tak wam szczerze powiem. Bo jest ona wykrzywiona masakrycznie. No niestety, tak bywa. I tylko w tym jednym miejscu, jak breszkami widać, że od breszek to jest. A tu sobie zobaczcie. Widać ewidentnie, że od breszki. No, no cóż, no zdarza się. No. Nie będziemy wnikać. My się widzimy za moment. No a ja standardowo muszę odpocząć całą noc, żeby przeschła ta dętka. Ta opona. I montujemy drugą. Będzie pitbull driver miał z tyłu nowe koło prawie. Dobra, no to tyle. No dobra, przystępujemy do zakładania tej kurde wreszcie opony. Mam nadzieję, że się to szybko uda. Bez problemu. Bo nie ma czasu. Mamy zamiar coś pojeździć jeszcze dzisiaj. Dobra, zakładamy. Standardowo zawsze z trzymakiem jest o wiele gorzej. Jak mam trzymaka. Ale cóż, poradzimy. Jakoś trzeba sobie poradzić. Teraz składamy dętkę. Składamy dętkę. Już muszę ściągnąć. I zakładamy. Liczymy, że się, mam nadzieję, nic nie stanie. Poczekajcie, ja to zrobię. Spróbuję zacząć od strony. No i dobra. Jest założone. Teraz niestety trzeba trochę napompować. No i dobra, i zakładamy części. Zobaczymy przyleganie. To idealne, ale cóż zrobimy, trzeba to przykręcić. Pamiętajmy, że jak zakładamy zębatkę jakokolwiek albo tarczę hamulcową, jest bardzo, ale to naprawdę bardzo istotna czystość, w sensie, żeby pod tą zębatką było równo i czysto, żeby nie przekosiło nam jej na bok. Więc no ja u siebie to wyczyściłem dokładnie wszystko, tarcza jest, jak widzicie, zębatka jest wyczyszczona, zaraz zobaczycie tarczę. Ja to dociągam na dwa razy, czyli dojeżdżam do pierwszego oporu. Nie dociągam mocniej i po skosie na drugiej stronie tak samo do pierwszego oporu. I
Jest pierwszy opór, doszło i kolejna. Do pierwszego oporu i po przekątnej. I teraz pół obrotu, ściągnę sobie przedłużkę, bo teraz nie będziecie widzieć, dociągam teraz mocniej, tylko czekajcie, bo ja sobie wziąłem za duży klucz. I teraz deczko mocniej, po przekątnej, deczko mocniej i znowu tak samo. O troszeczkę. Dobra. Jest. Ja tego nie wiadomo jak mocno nie dowalam, żeby nie zerwać gwintu. A po drugie, nie dowalam dlatego, że i tak użyłem kleju do śrub, więc jest to niepotrzebne. I mamy zabezpieczenia, więc... Ja zaklepuję tylko na jedno, można sobie na dwa zabezpieczenia, na dwoje uszów. Ja zaklepuję na jedno, aby się miało coś popuszczać, albo coś, co będę widział. To się w lesie mi na pewno nie popuści. Dobra, mamy tarczę. To teraz obracamy na drugą stronę. I teraz, znaczy tam zębatkę mamy, to teraz tarczę. Jak widać, tarczę przeczyściłem. Odtłuszczę ją później. Zakładam. I jeżdżę na boki. Że jak mi coś będzie tutaj farby wystawać albo coś, to mi się to pościna. I tutaj widać, że były takie górki aluminium. I to wszystko się pościnało. I teraz te tarcze dopiero przykładam. I tak samo śrubeczki. Klej do śrub. Bo tu już nie mamy zabezpieczeń. A to jest tarcza hamulcowa, więc... Nie dajemy nie wiadomo ile kleju. Tyle. I w zupełności to wystarczy. Bo potem będziemy wkręcać, ten gwint jest tam spasowany i to. I tak wydrzyzgnie, tak czy inaczej. No dobra, i wkręcamy. Tak samo jak robiłem przy zębatce. Do pierwszego oporu wkręcamy i do pierwszego oporu. I potem pół obrotu niecałe, no mniej niż pół, ćwierć obrotu. Jeszcze tylko sprawdzę, czy jest. Jest. Tego też nie wiadomo, jak nie dowalam.